No i dzień dobry, jak w każdą środę zapraszamy Was do wysłuchania tego, co się działo, będzie działo i wydziało i wszystko na raz. Co tam u Ciebie? Wkurza mnie to, że się, dzień dobry, że się skończył ten sierpień, zanim się zaczął. Właśnie wakacje strasznie szybko przeleciały. Ja pamiętam, że generalnie był maj i wiem, że już był potem takie plany, że będzie czerwiec, lipiec, sierpień, czego my to w te wakacje, znaczy nie, że jakieś tam mega plany, ale wiadomo, odpoczniemy i w ogóle. 3 miesiące przeleciały. Ja mam wrażenie, że potrzebuję urlopu. No, jakby ktoś chciał pan na urlop, to będę panu potrzebował urlopu. Więc byście się nie rozpędzali, że to nie będzie jakiś taki podcast, że tam dużo przyjemności, tylko raczej zapnijcie psie pasy, bo mamy już dość tego. Ja właśnie przed chwilką, dosłownie przed chwilką, nagrywamy we wtorek o 19:00. Wróciłam z lasu, byłam na takim dłuższym spacerze z koleżankami, z psami i chciałaś poszukać w ogóle, sprawdzić, czy już są grzyby, bo nad morzem już są, a tutaj niestety nie. No i niestety zero. Nawet nie ma muchomorów, nawet to psiaki gdzieś tam jakieś pojedyncze. Dobrze. Czy u Was też się mówi psie grzyby, no grzyby niejadalne? Nie. Więc jeszcze nie poszliśmy do kina na tego nowego Aliena jeszcze, bo siedzimy w tej głupiej na wsi, bo nie ma klimatyzatora gdzieś indziej. Więc nie wiemy, jaki jest nowy Alien, a wy wiecie. I w ramach protestu obejrzeliśmy sobie na HBO Furioza. I o tym chcieliśmy wam powiedzieć. No, wcale nie jest tak, że siedzimy sobie tu, bo nie ma klimy, tylko po prostu na wsi nam tu jest fajnie, bo jest lato, jest przyjemnie. My może jest w trybie narzekania dzisiaj. A co do, no wyłączyłeś to, nie? A co do Furiozy, no to może ty się wypowiesz, bo mi się film bardzo nie podobał i przerwałam go nawet gdzieś tam, już sobie poszłam potem i tyle. Więc nie zrobię jakiejś mega recenzji, bo tam się w tym filmie w ogóle fabuły nie było, nic tam nie wyłapałam. Uwielbiam Mad Maxa i naprawdę byłam ciekawa i wszystkich biegających ze słuchawkami na uszach przepraszamy. Wszystkim fanom Mad Max, Max Fury, którzy przegapili Furiozę, bo pojawiła się w kinach w okolicach wakacyjnych i pojawiła się i zniknęła, zanim ktoś wrócił z urlopu, a ktoś musiał się pakować i wyjeżdżać dopiero, ale wjechała szybciuteńko, jak to Furioza, wjechała szybciuteńko na HBO. Byłem nastawiony bardzo sceptycznie, ponieważ właśnie bałem się, że Mad Max, Max Fury, który mi się mega podobał, że tego się już nie da oddać, no, że jakby raz w życiu człowiek idzie do kina i widzi film, w którym przez 2 godziny pędzą na 5. biegu ciężarówki, no i że to jest takie mind-blowing, że da się zrobić film 2-godzinny o pędzących ciężarówkach i że tego się... Da się zrobić 3 godziny, jak się okazało. Nie da się tego tworzyć. Okazuje się, że Furioza nadal jest tak samo napakowana energią jak Mad Max Fury, nadal jest równie poryta, zwariowana, szalona, ale jest swoją unikalną bestią. I nie było to po prostu takie odcinanie kuponów, tylko jakaś tam własna, osobna fabułka. Ale co tam robił Cormoran Strike? Jest jedyna wada tego filmu, jest aktor z brytyjskiego serialu, który tam pasuje jak pięść do nosa. Przepraszam cię bardzo, a ta laska z wytrzeszczonymi oczami tam pasuje? Świetnie, więc... Ja nie wiem. Niezmiennie powtarzamy, recenzje nie mają sensu. Bo są. Każde człowieki mają inne gusty. Ja w moim zeszyciku z notatkami, jak wiecie, które posiadam, dałem Furiozie 9. Maryś w swoim zeszyciku, którego nie posiada, dała jej 1. I bądź tu słuchacz mądry. Wcale nie dałam 1, bo w ogóle nie prowadzę żadnych rankingów, żadnych ocen, czegokolwiek. Generalnie, gdyby ten film trwał 1,5 godziny, to na pewno by mi się bardzo podobał, bo byłby fajny, szybki, ta fabuła byłaby zwarta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj niestety było wszystkiego za dużo, za długo, rozciągnięte. Oni tam strasznie mało mówili i w ogóle nie wiadomo było, o co im chodzi, bo chodziło o to, żeby pokazać mimikę tej swoją drogą naprawdę pięknej aktorki z Gambita, ale kurczę, no to co oni tu 9 zrobili, na 10 nie słuchajcie. To jest masakra. Czemu nie słuchajcie? Powiedziałeś, że jest względna opinia każdego. Ale moja jest masz ważniejsza. Jednak. Jednak nie. Każdy, kto ma żonę, to wie. Jednak tak. Możesz sobie powiedzieć, co tylko chcesz. W minionym tygodniu, wielu z was się zapytuje, czy w tym odcinku pojawi się coś o grach planszowych. Otóż pojawi. W tym tygodniu założyłem konto na Board Game Arena. Jest to platforma, o której mówiliśmy w zeszłym podcaście w ramach newsów, że przekroczyła 10 milionów użytkowników. No i po to się pisze te press release, jak wiecie, jestem marketingowcem, więc po to się wysyła te newsy, po to się buduje ten success story, po to się wysyła takie informacje prasowe, żeby było głośno o danych różnych sytuacjach, bo się ktoś zainteresuje. No i ja jestem pięknym przykładem takiego zainteresowania, czyli sprowokowany, skuszony przez jednego z naszych słuchaczy, Krzysztofa z Warszawy, machnąłem ręką, stwierdziłem, dobra, jak już jest tam 10 milionów użytkowników, to
to jeszcze ja tam muszę być. I założyłem sobie konto. To konto zakładałem tylko przez pół dnia, ponieważ pewnie odrzucało mojego logina, potem odrzucało mi hasło, potem nie działał nacisk na nowe hasło, potem nie działał nacisk zresetuj hasło. I w końcu jak wpisałem takie hasło, które wielu z was miało taką sesję w życiu, że w końcu jak po 17 musi wpisać tak, jakieś nowe hasło, to wpisuje bardzo dużo brzydkich wyrazów, żeby to wreszcie zadziałało. Nie, jedno, bo dwa potem. I ja już w końcu mam hasło na Board Game Arena i ono składa się z brzydkich wyrazów i wtedy zadziałało to. Nie jesteś oryginalny jeszcze. Wiem, dlatego się mówi, że to jest takie nasze, każdy z nas przeszedł przez taką historię. Więc mam konto na Board Game Arena, zagrałem w grę Memoir 44. Kiedy? W weekend. Dwa mecze, mecz i rewanż. Wychwalę się oczywiście, bo czemuż by nie, że wygrałeś tą losową grę? Wygrałem jednym punktem. Udało mi się wygrać jednym punktem. No i kilka informacji. Po pierwsze, jak już to teraz zobaczyłem na żywo, jak to wszystko wygląda, to chciałem faktycznie przyznać, że jest ta platforma zaprojektowana genialnie. I teraz na waszych oczach pokazuje także to Maryś, czyli każda gra ma swoją podstronę. Na tej podstronie w bardzo wielu przykładach, nie wszystkich, ale w większości gier są samouczki, tutoriale, że nie musisz czytać instrukcji, tylko zresztą taką animowaną. Możesz sobie je zagrać. Natomiast sama ta strona, ten page tej gry, troszeczkę jak w Board Game Geeku, tylko o wiele ładniej, zawiera masę dodatkowych informacji, PDF-y z instrukcjami, wideo z Watch It Play albo z innym wideo, które tłumaczy, zdjęcia gry planszowej prawdziwej, cała gigantyczna strona, fora poświęcone tej grze, gdzie ludzie sobie debatują o tej grze, jakieś inne historie robią, linki do różnych stron, w sensie każda planszóweczka tutaj ma cały osobny, mega fajnie zaraportowany page o tej grze. Są tu także rankingi najlepszych graczy. Ja już właśnie wszedłem do tego rankingu w Memoir, na ostatnim miejscu na razie, ale będę się... Tak mało ludzi tam gra? No nie, no bo jestem ostatni, no bo zagrałem jedną partię. No. Więc overall to wrażenie takie po wejściu na ten Board Game Arena jest super, super pozytywne. Jeśli chodzi o katalog, w zeszłym tygodniu mówiłem, że na Board Game Arena jest z 275 gier przed zakupem przez Asmodee, wskoczyli na ponad 900 gier po zakupie przez Asmodee, jak to zaczęło ta strona być popularna. Ja sobie tutaj zacząłem ten katalog przeglądać i dodawać do ulubionych różne gierki, które chciałbym zagrać. I po tej pół godzinie scrollowania tych 900 gier, mam teraz w ulubionych 200 gier, bo faktycznie ten katalog jest przerażająco gigantyczny. Znaczy można scrollować i tych 900 gier jest gigantyczna i większość z nich, tak powiedziemy, ma samouczki, tutoriale, dodatkowe materiały, bardzo fajnie jest przygotowane. Więc musiałbym powiedzieć, że w ciągu jednego wieczoru zostałem fanem Board Game Arena jako projektu. Teraz. Czy mi się fajnie w tą Board Game Arena grało? Na pewno chciałaś mi zadać to pytanie. Nie chciałam ci zadać tego pytania, natomiast dla mnie jest to przerażający etap planszówek, które miały za zadanie to, żeby jednak spotkać się z żywym człowiekiem i grać, a one się tak naprawdę teraz niczym nie różnią od gry komputerowej. Siedzisz po drugiej stronie, gdzieś tam daleko, po drugiej stronie internetu masz drugą osobę i... Jak widzicie, Marii się nie podoba się ani Furioza, ani Board Game Arena, ale ja dalej mówię po swojemu. Czyli... Ty się dzisiaj pozytywny, no proszę, jak covidek. Czyli oczywiście. Gdybym z tym Krzysztofem z Warszawy grał na żywo przy stole, byłoby 700 razy lepiej, bo Memoir ma małe figurki plastikowe, bardzo fajne, kolorowe, jak się je pomaluje, bo mógłbym tymi kostkami rzucać i tańczyć moje różne rytualne tańce, żeby mi dobrze wypadło, ja często takie rzeczy robię, mógłbym walić w stół, mógłbym powiedzieć kilka złośliwych dowcipów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc granie na żywo na pewno jest lepsze wielokrotnie. Ale z drugiej strony, z tym naszym słuchaczem Krzysztofem z Warszawy, to ja w życiu grałem w dwie gry na krzyż, bo on mieszka w Warszawie, a ja mieszkam na Śląsku. No i jest ten BGA taką protezą, że mogliśmy sobie zagrać. Coś tam sobie na czacie popisaliśmy z właściwości jakieś. Wygrałem jednym punktem, czyli że w zasadzie na plus. Więc moi drodzy, nie zastąpi Board Game Arena planszówek na żywo, bo nie ma to jak ciastka, herbata i docinki na żywo i rzucanie kostkami po stole. Natomiast dla rozgrywania gier, których nie mamy w kolekcji, a tego tu jest masa, dla poznania jakichś gier, które się ukazały albo się ukażą, nie wiemy czy kupić, czy nie kupić, to tu jest bardzo ciekawa opcja, żeby sobie takie gry przetestować.
Jedyne, co mnie tu interesuje, to tutoriale, bo nie ukrywam, że często, gęsto to jest coś, no wiadomo, że nie zobaczę pewnie, bo nie oglądam, nie czytam instrukcji, ale jak planujemy w coś, ale jak planujemy w coś zagrać, to czemu ty się nie robisz pęku kluczy z hasłami po prostu? Jak normalny człowiek każdy. I teraz próbujesz pisać to hasło, które już tak chwalił przed chwilą, że ma je takie fajne i teraz już wchodzi. Nie, nie, właśnie mówiłem, że zostało wpisane w złości i nie pamiętam, jakie ono było. A może cię po prostu wywaliło zajęcie zoralne, bo nie można mieć. Jak jedną złośliwość na czacie napisałem do Krzysztofa z Warszawy, to cię AI poprawiło. To mnie dostałem komunikat, że nie mogę tak napisać, czy na pewno chcę to napisać. Kliknąłem wtedy, że na pewno chcę to napisać, napisałem. I wyświetlił się ten komentarz u niego na czacie w takiej formule, że jeśli tylko uważasz, że jest to naruszenie zasad, to może mnie zaraportować do BGA. Mm-hmm. Nie zaraportował mnie na szczęście. Dobrze, to ja cytuję hasło na Państwa oczach. To ja bym zresztą opowiem dygresję, bo dzisiaj bardzo się śmiałam a propos też gier planszowych, bo zadzwonił w firmie telefon, odebrałam i odezwała się pani mówiąca po polsku, ale z francuskim akcentem i mówi do mnie tak. Taki, znaczy, mówię po prostu płynnie po polsku, więc po prostu Polka mieszkająca tam gdzieś we Francji, ma męża Francuza, z tego co zrozumiałam, i mówi, że... Nie zadziałało. Mówi, że... Bo mąż się właśnie przyznał, że kupił grę u państwa, Torgala, i tak fajnie, z takim fajnym naprawdę akcentem to wszystko wymawiała, ale on niestety nie wie, co dalej, bo nie do końca z tym angielskim sobie tutaj radzi. No i więc ja do państwa dzwonię, i tak dalej, bardzo sympatycznie sobie porozmawiałeś, ale to pierwsze zdanie, że mąż się właśnie przyznał, że kupił sobie grę, no rozwaliło mnie całkowicie, zaczęłam się tak śmiać. Ja w ogóle ostatnio, słuchajcie, ponieważ teraz przez nieobecność naszego Fabiego też czytam te wszystkie maile związane z customer servicem, to jest masa, napływ maili, psy zjadają figurki i wszystkie żetony. To jest jakieś po prostu, co chwilę, codziennie ostatnio mam jakiegoś maila, że komuś pies coś zjadł. Psy. Nie, już powiedziałam, że sprowadzimy gryzaki dla psiaków w sklepie. Przepraszamy, wpisano zbyt wiele niepoprawnych haseł, 4 próby, zablokowano ci konto. No i właśnie ty. Więc... Granie to fajna platforma. Jesteś kupiony, no tam to jest masakra. Jest to fajna platforma, ale no nie zawsze da się z niej korzystać. Ty, ale teraz mnie z kolei przelogowało. Może ty się wpisywałeś na swojego maila, Matole, po prostu. Popatrz, już tego nic nie rozumiem. No ja z tego rozumiem to, że ty masz takie dwa podobne do siebie maile i często ci się mylą. No dobrze. Jesteś X years old? Mam 34 expeki. Dobrze, więc teraz zupełnie, zupełnie do Państwa. Nie można, nie mogę zmienić tego awataru, dopóki nie rozegram ileś gier. Tam jest to tak napisane. To jest jakieś rozpoznawalne. Więc tutaj mówię teraz przesłucham w opoźnie. Jakie sobie gry dodałem do faworytów, żeby was zachęcić? Dodałem sobie Memoira, bo chciałem sobie z Krzyśkiem zagrać szybciutko. Dodałem sobie True the Ages, czyli słynną grę, którą Portal Games kiedyś wydawał. I to podobnie jak Mage Knight, a nie potrafię w nią grać, więc tu się skusiłem, bo mają tutorial, że uczą, więc mówię, może po latach końcu tego zagrał. Wybrałem sobie Rivers of Gold, to jest pięknie wydana gra przez Asmodee, w Polsce oczywiście przez Rebel Games, żeby sobie spróbować tą grę zagrać, bo ona na zdjęcia wygląda obłędnie, ale z mechaniki ona chyba jest zbyt prosta dla mnie, więc dzięki temu sobie spróbuję i być może nie będę musiał jej kupować, bo zobaczę, że dla mnie zbyt prosta. Dodałem sobie do faworytów Next Station London, to jest coś, co wydali Lucky Duck Games. Michał z Lucky Duck Games bardzo grę zachęcał, prawie mnie skusił, ale wolałbym sobie spróbować, zanim ją sobie zakupię albo wystąpię od Michała w prezencie. Dodałem sobie Break the Code, to jest gra... Będziesz wszystkie teraz wymieniał? Nie, tylko daję taki przykład. Break the Code to jest gra dedukcyjna, jak wiecie, uwielbiam gry dedukcyjne, więc sobie ją dodałem. Dodałem sobie Altered, czyli tą grę karcianą, którą ostatnio kupiliśmy, też tylko dlatego, żeby sobie tutoriale tam sobie zobaczyć, żeby się nauczyć grać przez tutoriala. Dodałem sobie Roll for the Galaxy, bo merzę mam tą grę, nie chcę grać, a ja ją uwielbiam. Rejsa kocham, po co mam rejsa? A ja lubię Rola, więc dodałem sobie Rola, może sobie zagram z jakimś Krzysztofem albo z innym Kubą z Warszawy, będzie mi bardzo miło. Więc jest ta platforma taką możliwością albo sobie wybrania jakichś gier, których wasz mąż albo żona nie chcą grać, na przykład sobie tak, że dodałem Dungeon Twister, którego Mary nienawidzi, a ja uwielbiam. Więc sobie dodałem Dungeon Twistera i jak mam tego Dungeon Twistera od... To jest zakładka gry, której twoja żona nienawidzi? Tak, więc tak jak mam taką grę od 20 lat w kolekcji, cała zakurzona i Mary ze mną nie chce w nią grać, ale jej nie wyrzucę, sobie ją uwielbiam, no to chociaż... Należy grę. Więc chociaż sobie z takim Krzysztofem zwłaszcza może sobie zagram wtedy. Dopóki więc... Krzysztof się nie znudzi twoimi wyborami. Więc podsumowując, zajrzyjcie na Board Game Arena, załóżcie sobie mądre konto z mądrym hasłem i spróbujcie. Jest to o wiele gorsze od grania na żywo w planszówkę,
ale nadal ma to swoje plusy. Skończyłem recenzować, możesz się wypowiedzieć. Wow, jak dobrze, że skończyłeś recenzować. No ja już się wypowiedziałam wcześniej, że generalnie nie przekonuje mnie to poza być może tymi tutorialami. Faktycznie strona jest bardzo fajna, fajnie zrobiona, ładnie to wygląda, wszystko jest przejrzyste, szczególnie jak się odpali, że na trochę większym monitorze. Natomiast no, nie no dalej, dla mnie podstawą w planszówki jest to, że się spotykamy, siadamy, śmiejemy się, jak ktoś oczywiście, wpada. No ja tak samo tutaj, tu mamy zgodność, oczywiście, że tak. Jakby nie za bardzo widzę potrzeby, ale to się oczywiście może zmienić, no bo jakby nie było na iPadzie, sobie też gram, jakby to nie jest tak, że nie gram w planszówki gdzieś tam, czy w aplikacje. Tak najbardziej lubię i też sobie lubię sama pograć, natomiast... Dobrze, przejdziemy do kolejnego tematu. W kolejnym temacie mam coś takiego, że pojawiło się na social mediach i jeszcze się kilka pojawi, ale niedużo. Państwa wystrzegam, niedużo. Ponieważ udało się zrealizować coś, co nie wierzymy, że się uda. Czyli Michał Oracz twierdził, że ma stare zdjęcia z dawnej redakcji Portal Games. Ja myślałem, że to jest jakaś ściema, że gdzie on, skąd on ma. Dawniej nie mieliśmy smartfonów, jak firmę zakładaliśmy, przecież to były lata 90. Więc żadnych zdjęć nie ma, bo czasy smartfonów i to są współczesne czasy. Ale jeszcze były aparaty fotograficzne. Ale były aparaty fotograficzne i okazuje się, że Michał jakieś fotki jednak robił w jakichś różnych dziwnych sytuacjach. Mi się przypomniał, że on faktycznie z jakimś aparatem takim srebrnym łaził na różnych dziwnych momentach. I przysłał mi faktycznie przez internet kilkadziesiąt zdjęć z dawnych czasów. Wiele z tych zdjęć jest bardzo niepublikowalnych, bo raz, że albo tam wyglądamy jak kompletni idioci już, albo są tam jakieś bardzo dziwne sceny porobione. Natomiast jest także tam sporo zdjęć takich śmiesznych, ale także fajnych do pokazania, więc wypatrujcie naszych social mediów, oczywiście grupy Fani Portalu, bo tam je już zacząłem wrzucać i będę dalej wrzucał różne dziwne rzeczy sprzed 20 lat. No i szacunek dla Michała, że on tego nie skasował i że posiada obłędne dziwne rzeczy. Aczkolwiek muszę przyznać, że niektóre z tych zdjęć zrobiłeś ogromną radość naszej rodzinie, aczkolwiek myślę, że Lena się bardzo boi, że to się gdzieś ujawni. Kiedyś powiedziała nam, że gdzieś tam, no ona wie, że mamy ten marketing, jaki mamy i tak dalej, i powiedziała takie fajne zdanie: pamiętajcie, że ja mam znajomych, oni też mają internet, żeby jej nie robić obciachu. Natomiast myślę, że Nina zrobi ci galerię z tego, bo strasznie ucieszona jest to po niektórych. Więc jest ogień i to są obchody naszego 25-lecia i przejdę sobie płynnie, o tym mówiłem w Planszówkach TV, więc teraz tylko króciuteńko, żeby was nie zanudzać, bo wiem, że wielu z was ogląda i Planszówki TV i naszego podcastu słucha. Świętujemy, to jest ostatni, trzeci stopień naszego świętowania, czyli było na Portalkonie ciasto, w maju były live charytatywne przeróżne i teraz robimy już domknięcie tej całej ceremonii 25-lecia. W czwartek, za tydzień w czwartek, bo to wysłuchacie teraz to w środę, a to będzie za tydzień w czwartek, zrobimy krótkiego live'a z Maćkiem, omawiającego cały ten event. Może tam jakąś krótką akcję charytatywną, albo jakiś inny wygłup zrobimy. Jakieś tam być może historyki popowiadam śmieszne. I prawdopodobnie też w czwartek wiadom, tylko też się dogrywamy z nimi, wiadom autorzy tej nowej Neuroshimy, czyli Neuroshimy Dungeons and Dragons, którzy też są gotowi z tą Dungeons and Dragons Neuroshimą. I chcą mieć niebawem ruszyć na wspieram to i właśnie chcą wykorzystać nasze wspominki, tak żeby o tym opowiedzieć, więc oni chyba także w czwartek na nasz kanał YouTube wjadą, tam sobie będzie można posłuchać, jak oni tam projektowali. No i w czwartek będzie premiera tych nowych produktów. Zombiaki wielu z was już ma w swojej kolekcji. Bardzo dziękuję za zamówienie, bo ja chodzę po firmie Dumny jak Paw. Czekaj, ale może uściślimy dokładnie, o którym ty czwartku mówisz, bo ty tak czwartek, środa skaczesz po tym tygodniu. Czwartek, 5 września. Dobrze. Za tydzień. Mhm. Bo wszyscy się to nie śmiali, że do dróg zombiaków, że tak dalej, a zamówienie było bez liku, coś koło 200, chyba minimalnie poniżej 200, więc jest to jeden z największych preorderów, jakie mieliśmy w ostatnich latach, więc to super wypaliło. Ja chodzę po filmie Dumny jak Paw. Zautografowałem albo wszystkie, albo prawie wszystkie z tych, które wy się zamówili. Obiecałem, że zautografuję tylko te z pierwszego weekendu zamówień, ale jak wiecie, już nie. Jestem wariatem, więc siedziałem i autografowałem tak długo, aż to już musieli mi zabrać i zacząć wysyłać. I chyba to wszystko mi się udało zautografować. Nie, jeszcze nie wszystko, tam jeszcze takie były różne prośby indywidualne. Mhm. I będzie premiera mojej książki, której jeszcze nie mam, jeszcze z drukarni nie zjechała, więc jeszcze tutaj nie możemy pokazywać na social mediach, ale do drukarni została wysłana. I ta książka tutaj wyjaśnię jeszcze, bo wiem, że także wielu z naszych fanów zna ten temat tej książki, więc wyjaśniam. Ukazały się przed laty dwie moje książki po angielsku. Bodgen The Tell Stories 1 i Broadway The Tell Stories 2. One się nigdy nie ukazały po polsku i teraz z okazji 25-lecia w końcu je przetłumaczyliśmy, dokładnie Weronikę przetłumaczyła.
I z tych dwóch książek, które wyszły po angielsku, wybraliśmy najlepsze moje teksty, które przetrwały próbę czasu. I to jest dlatego zbiorcze wydanie. Więc ta książka ma troszkę bezsensowny tytuł, bo nazywa się Gry z charakterem 1 plus 2. Co w wyszukiwarce Google to będzie po prostu ogień wyszukiwania tej książki. Natomiast jest to zbiorcze wydanie tych najlepszych tekstów. Czyli części z tekstów nie przeczytacie, ale one były kiepskie, moim zdaniem, one nie przetrwały próby czasu. One się nie wybroniły po tych 10 latach i tyle. Do tej książki napisałem nowy wstęp. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i to jest obchody czwartkowe, czyli krótki lifeik i dwa nowe produkty wjeżdżają. W piątek duża promocja w naszym sklepie internetowym. No i teraz już mogę to zdradzić, bo to już tak po prostu odkrywaliśmy, no i teraz już właśnie mogę to pozdradzać. Myśmy się przed wakacjami jeszcze dogadaliśmy się z różnymi zaprzyjaźnionymi influencerami, że wraz z nimi stworzymy mini dodatki do naszych gier. I widziałem, że już wczoraj na naszych social mediach zaczęło to fanglać, więc mogę to zacząć zdradzać, że w tym projekcie bierze udział Zaku Board Games, nasz przyjaciel, który zaprojektował promkę do Podziemnego Imperium, co było bardzo za dużym zaskoczeniem, że wybrał sobie, bo myśmy się skontaktowali z tymi influencerami, z tymi youtuberami, mówimy, jaką byś chciał, jaki chciałbyś zrobić dodatek do jakiej gry, siadamy razem, jest ty plus nasz development i wymyślamy coś od zera, co byś chciał. I wszyscy się spodziewaliśmy, jak to planowaliśmy, że Zaku będzie chciał do Zombicide'a coś robić, bo nie jest maniakiem Zombicide'a, albo do Ruta, bo jest maniakiem Ruta. A on wymyślił, że do Podziemnego Imperium, więc byliśmy bardzo zaskoczeni, ale zrobił bardzo fajny scenariusz, w którym nawalamy potwory. Czyli jest taki, że jak wchodzimy... Zaskoczenie, wchodzicie w kopalnię i tam są potwory. I ten czwarty poziom, ten czwarty poziom kart, który normalnie daje punkt zwycięstwa, a tam są się okazuje, że są potwory i się walczy z potworami. Bardzo fajnie. Geek Factor z Gdańska z kolei nas zupełnie nie zaskoczył, ponieważ na pytanie, do czego by chciał zrobić dodatek, powiedział oczywiście Robinson Crusoe, czyli jego ukochany Robcio. I razem z naszym devem stworzył zupełnie nowiutki scenariusz do Robinsona Crusoe. Nie będę zdradzał, cóż to za scenariusz, bo niech to Geek Factor ogłosi, ale jest związany z pewnym słynnym IP. Oczywiście nie używamy tego IP, bo nie mamy tego praw, ale jest tam inspiracja mocna, więc zobaczycie, jak to będzie ogłoszone przez Pawła. Kogo my tam mamy? Tomek Dobosz, Gambit TV. I on także nas mocno skoczył, bo on sobie zażyczył, że chciałby zrobić dodatek do Potworów w Tokio. Zupełnie bym nie pasował, że gdzie Gambit TV, a gdzie King of Tokio. Natomiast coś takiego zrobił i mamy specjalną nową planszę z Gliwicami, z Katowicami i z nawalaniem się potworami. Więc zachęcam do wskakiwania na nasze social media, żeby sobie to wszystko pooglądać, jak te rzeczy wyglądają, co oni tam porobili. Ale plan jest taki, że do każdego dowolnego zamówienia, które w ten weekend urodzinowy wjedzie do naszego sklepiku, dokładamy te 5 dodatków. Czyli nie jeden, nie wybrany, nie losowy, tylko dostajecie wszystkie te 5 dodatków w prezencie od nas z okazji 25-lecia. Ja mówiłem na początku TV i to podtrzymuję. To jest koncept Hobbitów, koncept Bilbo Bagginsa. My mamy urodziny, rozdajemy prezenty. Więc taka jest wizja. Dobrze, to jeszcze podaj ramki czasowe, kiedy będą dorzucane. 6, 7, 8. Weekend urodzinowy. 6, 7, 8, czyli weekend podczas... Nie ruszaj się, składania zamówimy, będziecie otrzymywać fajne promki. Każdy, kto zamówi, dostaje te pięć promek, więc będzie ogień. W sobotę robię live'a charytatywnego. Będzie dużo wygupów, dużo rozdawania różnych fajnych rzeczy i będą robione gameplaye. Będę grał na wizji różne gry. Na naszej grupie fajnie portal jest aktualnie głosowanie, jakie gry mamy zagrać, więc tam także zajrzyjcie i sobie wybierzcie. Między innymi, już to mówię też na Poszukę TV, zgodził się przyjechać do nas do redakcji osobiście mistrz Polski w Norośmie Hex i mnie zlać na wizji. Dobrze. Więc to będzie taki lanie. A wybraliście armię, czy będziecie losować? Ja chciałbym, żeby on zagrał Desert Tribes, bo jeszcze ich mało zna. No, a ja sobie wybiorę coś, co bardzo dobrze znam, żeby miał chociaż minimalne szanse, żeby miał. Więc taki jest plan. No i w niedzielę wjeżdża film dokumentalny. Aktualnie na naszych social mediach i na YouTubie wjeżdżają fragmenciki. To są fragmenciki, których w tym filmie nie ma. Więc warto zobaczyć sobie i film, i te fragmenciki, bo to łączy się dopiero w całość. I tam na tych social mediach wrzucamy takie minutowe fragmenciki wypowiedzi. Więc bardzo, bardzo zachęcam. W tym filmie dokumentalnym występuje Michał Racz, występuje Marcin Blacha, współtwórca Neurosimy Monasteru, Tomasz Jędruszek, współtwórca grafik do Monasteru Neurosimy, Imperial Settlersów, Tezeusza i miliona innych naszych gier. I Ujek, pracownik firmy Galacta i osoba, która w tych początkach branży gier, w tej historii
brała czynny udział i tam minimalny ma kilka krótkich wypowiedzi. Ujek mnie bardzo zaskoczył, jak będziecie go słuchać i posłuchajcie, że on, będąc z Krakowa, pamięta wszystkie ceny, nawet te sprzed 20 lat. No tak, tak to tak, jest niesamowite. Taka historia. Więc zapraszam wszystkich, żeby z nami świętowali w przyszłym tygodniu. Jesteśmy mega się tego przygotowaliśmy przez kilka miesięcy różnymi atrakcjami dla Was. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Co, słuchaj, bo nie podróż to pytanie, to się już ludzie teraz niecierpliwią, przybierają nóżkami i kotkami. Co słuchaj swoich koników? Moich koników. Bo moich koników odbyły się zawody w weekend, na których szczerze mówiąc nie bardzo byłam, bo też jestem już mocno dojechana i generalnie też stwierdziłam, że jednak ten upał to 30 parę stopni, to sobie po prostu odpuszczę. Pojechałam tylko na chwilkę zobaczyć, co się dzieje. Tinka też nie miała za bardzo humoru. Coś tam powygrywała, ale jakby szału nie było, bo naprawdę 30 parę stopni, umieraliśmy tam wszyscy. Więc generalnie no, fajnie się spotkać z koniarzami. Przy okazji też jakby no, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I były to ostatnie zawody w tym sezonie, więc zamykające sezon właśnie westernu w Polsce. Następne tego w przyszłym roku na wiosnę. Fajnie się było spotkać, natomiast ten weekend, to jeśli chodzi o pogodę, to była totalna porażka. Zresztą w niedzielę siedzieliśmy cały dzień tutaj kołkiem przy klimie i nawet nie wychodziliśmy nigdzie. Czyli ty dalej narzekasz? Ja właśnie nie narzekam, tylko chciałabym, żeby to lato było takie, że można było z niego fajnie korzystać, a nie właśnie siedzieć i narzekać, że się nie da wyjść, nie da się nic zrobić, bo... A na tym polega lato, że jest ciepło. No, między ciepło, a wściekle gorąco jest naprawdę bardzo duża różnica. Ty akurat wiesz, nie jesteś człowiekiem aktywnym, więc nie doświadczasz tego, że na przykład nie da się iść na rower, nie da się iść na spacer, nie da się iść pobiegać albo cokolwiek zrobić, no ale to jest naprawdę męczące. Hmm. No dobrze. No to przechodzimy do w takim razie działu innego. Tutaj, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, nie wiem co mi wolno opowiadać, co mi nie wolno opowiadać, ale tylko potwierdzę, że testy tego Nemezis, tej nowej frakcji bardzo mocno do przodu w minionych dniach poszły, bo tam było kilka testów, a dokładnie 3 od naszego ostatniego nagrania się odbyły. Strasznie się cieszę, jaram się tym troszeczkę jak taki młody designer, bo tu mam grupę testerów, naszych słuchaczy pozdrawiam lokalnie, ale też na przykład dzisiaj testowałem zdalnie na TTS-ie z Michałem Oraczem i z Adamem Kwapińskim. No to jest dla mnie super robota, bo raz, że sobie testujemy nową frakcję, a dwa sobie z kumplami gadam i z którymi nie mam czasu na co nie się spotkać. Więc było i troszkę pracy testowania nowej frakcji i dużo różnych fajnych po prostu plotkowania i gadania z tym, kogo słychać. Więc bardzo się tym cieszę. Frakcja wymyślona przeze mnie ma pełnego green lighta, przechodzi do kolejnych faz wykańczania, więc moi drodzy, będę tam gdzieś wylistowany oficjalnie jako współtwórca dodatku do Nemezisa i bardzo mi z tym jest dobrze, bo to jest wyśmienita gra i im więcej w nią gram, tym mi się jeszcze bardziej podoba. Ale już mi się od początku podobało. Ja zrobię minimalną dygresję a propos tego, że właśnie nie mamy czasu się spotkać, pograć, bo takie wiadomo są czasy, że gdzieś tam spotykamy się. Nawiązując też do Board Game Areny, spotykając się właśnie online i nie wiem dlaczego ostatnio z kimś rozmawiałam właśnie, że kurczę, jakie to były czasy. Ja mieszkałam na bardzo dużym osiedlu, naprawdę takim ogromnym, więc większy w Gliwicach, że człowiek, no nie było telefonów, wyruszał gdzieś tam, żeby kogoś się z kimś spotkać i szło się przez to osiedle czasami pół godziny na drugi koniec, żeby tego kogoś zapukać. Okazało się, że ten ktoś w międzyczasie wyszedł. Jeszcze pół biedy, jak byli rodzice w domu i powiedzieli, gdzie wyszedł, ale jak nie wiadomo gdzie, no to trzeba było ich szukać dalej. Ale co to po drodze się spotkało wszystkich możliwych znajomych i na przykład się wychodziło, nie wiem, o 15, wracało o 23, 4, bo się po drodze spotykało i gdzieś tam się na końcu udało spotkać tą osobę, z którą się planowało spotkać. Były to no, dziwne czasy, jeśli chodzi o komunikację, ale kurczę, no, fajne to było mimo wszystko, że właśnie był czas się spotkać. No, teraz nikt nie ma na nic czasu. Takie mamy czasy. No. No dobrze. No to jak już to zaawansowałaś, to co są twoich kotów? Kotów przede wszystkim słuchać. Dobrze słuchać koty. No właśnie, jeden z kotów naszych przynosi codziennie Ignacemu myszkę. Niestety nie zawsze martwą. Czasami ona jest ta myszka taka, że jak tylko kot ją wypluje, to ona od razu ucieka, bo jest żywa. Nie wiem jak daleko ucieka, bo nie wiem w jakim jest stanie. A ty ich cały czas nie chcesz od niej przyjąć. Ja nie lubię gryzania, już to mówię. Ona tak głośno to ogłasza, idzie z tego przez cały ogród i tak wrzeszczy, że przyniosła ci mysz. No to przechodzimy do działu, w co graliśmy. Czy ty na tej arenie, czy ogólnie w co graliśmy? Nie, co graliśmy w ogóle. Co graliśmy, no dobrze. W sensie ja mówię? A w co graliśmy? No graliśmy wczoraj w Mandalorianów. W Mandalorianów? Tak jest. Może nawet przed wczoraj to się udało. Jak? Był dzisiaj wtorek. Kurde, no właśnie, na czas tak zapieprza, że to jest... Więc, moi drodzy, Korej Konieczka wypuścił nową grę w ramach swojego deweloperskiego projektu Office Dog i ta gra jest, nazywa się Mandalorian, gra przygodowa.
I ta gra oparta jest na tej mechanice, o której... Ja się zamodelowałam przygodę. Tak. Na mechanice, o której ja od kilku lat mówię, że ona rewolucjonizuje branżę gier i że jestem w niej zakochany i że to jest w ogóle mega, mega sprawa. I to jest mechanika, którą ja zobaczyłem po raz pierwszy w Forgotten Waters, w Zapomnianych Morzach. Ona jest troszeczkę zmianą tego, co wcześniej gracie widzieli w Gloomhaven, bo w Gloomhaven mamy grę, w której biegamy sobie rutkami po planszy i to plansza się obraca. Potem we Forgotten Waters pojawił się po prostu, że mogą być w ogóle zupełnie inne plansze, zupełnie innymi regułami i ze zmianami. No i to wybuchnęło. Eric Lang tak zrobił Mass Effecta, który właśnie też dosłany jest do recenzentów. Teraz widzę, że całe social media o tym gadają, o Mass Effectie. Corey Koneczka zrobił sobie Mandaloriana na tej mechanice. Ja akurat nie projektowałem, bo byłem na L4, jak Państwo wiedzą, przez długi czas, natomiast nasz dział deweloperski robił tak Torgala, czy też na takiej księdze. Więc jestem wielkim fanem tych gier z tymi księgami. Więc jak tylko ten Mandalorian się pojawił, to ja go w przesprzedaży zakupiłem, co mi się rzadko zdarza. Zakliknąłem w przesprzedaży go, bo bardzo chciałem sprawdzić tę grę. No i w ten weekend do nas przyjechał, rozkminiłem reguły. Albo nie było to trudne. Było to bardzo proste, bo jest to bardzo prosta gra. I myślę sobie, pokażę Mary, ona zagra jeden raz i powie, że się nie podoba i potem będę solo pykał. Przejrzałam cię na wylot, naprawdę, mówiłam ci, że tak chciałeś. Bo gra bardzo jest solo podatna. No i zagraliśmy. No, jak Państwo dostrzegają tą puentę, Mary po pierwszym razie nie chciała odejść od stołu, nie chciała mi dać, żeby zagrać sobie w solo, tylko siedziała dalej i się przykuła do stolika. Graliśmy długo. Graliśmy sobie w niedzielę w zasadzie, tak z przerwami jakimiś tam krótkimi na moje ADHD. Mamy rozegranych, moja droga, 7 rozgrywek w jeden dzień. To sporo. I oczywiście pamiętam przy to, że graliśmy z jakimiś tam pomyłkami i musieliśmy pewne rzeczy odtwarzać. Po co o tym publicznie mówisz? No, nie po, co o to, oni, po co oni psujesz moją reputację? Po to mówię, że pomimo tego, że na początku gra wydawała nam się za łatwa, bo graliśmy no, minimalnie źle, to potem jednak się okazało, że jest ten poziom trudności taki, że da się też tam fajnego z tego wykrzesać. Nie grałam nigdy wcześniej, grałam Zapomniane Morze akurat mi się bardzo nie podobały, nie jestem fanką tej gry. Natomiast tutaj faktycznie muszę przyznać, że no raz, że klimat, bo fajnie się chodzi po tych pomieszczeniach, gdzie te drzwi się otwierają i tak dalej, no to są Gwiezdne Wojny są fajne zawsze. Po drugie, mechanicznie jest ta gra bardzo fajnie, bardzo sprytnie zrobiona z tym elementem tego deck buildingu, z tymi prostymi kartami, których nie ma miliona informacji, które trzeba czytać. One są po prostu jedno, dwuzdaniowe, zrób to, uzyskaj to, koniec, kropka, nie trzeba się nad czym zastanawiać, to jest bardzo fajne. To nie ma nic gorszego, jak masz, nie wiem, 30 kart na ręce i na każdym, za każdym razem musisz ją 5 razy przeczytać, żeby zrozumieć, jaki efekt ona wprowadzi, czy zaszkodzi, czy pomoże. Generalnie bardzo, bardzo fajna gra i myślę, że będziemy jeszcze ją troszkę sobie pogrywać. No więc wbiliśmy, tak jak powiedziałem, 7 rozgrywek w jedną niedzielę. Grało nam się bardzo przyjemnie. Ja pędziłem do przodu, ponieważ czytałem w internecie wypowiedzi i chciałem to sprawdzić samemu sobie na własnej skórze. To jest tak, że ta księga przygód ma 4 misje. I dużo debat w internecie, jak jest z rywalnością, czy jak się skończy te 4 misje, czy to co dalej, czy to jest gra tylko na 4 rozgrywki, tam wypowiedzi, że nie, że jest ich więcej, więc no bardzo, bardzo chciałem sprawdzić, jak to jest. Dlatego plan minimum był, żeby zagrać 5 tych misji, żeby zagrać te 4 i zobaczyć, co będzie dalej. No i dalej muszę przyznać, Korej zrobił Mistrzostwo Świata, ponieważ są tam dołączone do tej gry jeszcze 2 tajne koperty, które się odblokowują wraz z postępem gry. I w każdej z tych kopert są 2 dwustronne planszki, które się nakłada na te mapy w Księdze Przygód, zmieniając zupełnie ich reguły. I tak jak się gra na początku w te 4 misje i w jednej z tych misji na przykład mamy uratować małego Jodę z jakiegoś budynku, to na tej samej mapie, gdzie jest mały Joda w budynku, nagle nakładamy nakładkę i tam jest informacja, że w tej osadzie obok tego budynku jest garaż z AT-ST i ten AT-ST nagle zaczyna walić po wszystkich i trzeba to AT-ST rozwalić z wyrzutni rakiet. I jest ta sama niby mapa, ale zupełnie inny cel, zupełnie inne żetony się wykorzystuje i jest super. I nagle się okazuje, że mamy 4 mapy i do każdą z tych 4 map możemy zagrać na 4 różne zestawy reguł z jednej koperty i na 4 różne zestawy z drugiej koperty. Czyli jak Państwo są dobrzy w matematyce, a wielu z Was jest, to widzą, że tych opcji jest dużo. I myśmy faktycznie sobie zagrali normalnie tę podstawkę, te 4 podstawowe misje, a potem sobie wzięliśmy takiego właśnie szalonego AT-ST i było zupełnie inaczej. Zamiast ratować Jodę, nagle musieliśmy znaleźć wyrzutnię rakiet, walnąć tego AT-ST, zanim on się przesunie i tak dalej, i tak dalej. Więc super.
Tak, grało się fajnie. Gra jest naprawdę fajna, lekka, przyjemna. Udało nam się dwa razy nie przetrwać, nawet coś tam przeżyć, bo mój mąż się nie ogarnął, że ja już nie mam życia i... Ty zginęłaś. Ty mnie zabiłeś, szczerze mówiąc. Do tego wszystkiego w grze jest... Każda postać ma swoją unikalną talię kart akcji i tych postaci jest 6 różnych. Myśmy grali te wszystkie 7 rozgrywek jednym zestawem postaci. Natomiast ja sobie na potrzeby tej recenzji przejrzałem te pozostałe talie tych innych postaci i one są naprawdę inne. W sensie one nie są tak na niby inne, tylko są naprawdę mega inne. I więc te same 4 scenariusze, które są w książce podstawowej, gdybyśmy razem z Mary sobie teraz wzięli inne postacie, to byśmy mieli jeszcze inne frajdy, bo byśmy mieli po zupełnie inne bitki, inne strategie, inne działania. Overall, mimo że jest to gra Rebel Games, którego, jak Państwo wiedzą, staram się nie promować w Polsce, no to fajną grę wydali. Bardzo fajna mechanika, która tutaj jest polegająca na tym, że mamy, załóżmy, podczas danej misji do wykonania 4 akcje, jest na przykład ruch, atak, coś tam jeszcze i zagrywamy karty o pewnej wartości. Jeżeli przekroczymy wartość 5, czy 6, czy 7, dokładając karty, na przykład Ignacy zagra 2, ja zagram 3, a w tym momencie mamy 5, to odpalają nam się różne złe rzeczy i to jest bardzo fajne, bo to bardzo fajnie wymusza interakcję, dlatego że cały czas się trzeba pilnować, bo jeżeli ja widzę, że ty na przykład, czego ty nie zauważyłeś, że na przykład już za chwilę jeszcze jedna rana i zginiesz, to ja nie mogę zagrać tej kolejnej karty 5 i to bardzo fajnie powoduje poruszanie się po planszy, bo trzeba mocno kombinować. Oczywiście my graliśmy na takim łatwym levelu, więc nie było aż takiego mega kombinowania, ale trzeba się nakombinować, żeby na przykład wiedzieć, no fajnie, pobiegnę szybko, uwolnię tego jodę, ale nie mogę tego zrobić, bo jeżeli dołożę kartę w danym miejscu, przekroczę limit 5 czy 6 wartości, to wiem, że na przykład Ignacy w tym momencie może zginąć, bo koło niego stoi żołnierz, który jeżeli ja uruchomię złą kartę, to po prostu do niego strzeli. Wprowadza to bardzo fajny element jednak interakcji, no bo trzeba pozytywnej. Się, no tak, tak, trzeba się tu dogadać, mówię, nie zabijaj mnie, jednak idź gdzie indziej. Proszę Państwa, Mandalorian na mechanice z otwieranymi księgami. Niezmiennie potwierdzam, że jest to rewolucyjna mechanika, którą bardzo polecam wszystkim młodym designerom, żeby to badali, a graczom cieszcie się. I tak jak przed laty przeprowadzałem wybuch Roland Wrightów, albo byłem zamieszany w wybuch gier detektywistycznych, to teraz przepowiadam faktycznie, że to będzie mega wybuch tych gier na księgach. Jest to bardzo zajebista mechanika, że masz różne planszki, tylko się troszkę reguły zmieniają, jest mega regrywalność. Bardzo polecam Mandaloriana, fajnie się bawiliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, dawno temu, jak nasze dzieci jeszcze były małe, to gdzieś przywlekliśmy, nie wiem, czy to było z jakiegoś lumpa, czy skądś, nie mam pojęcia, książkę, która na każdej stronie miała inną grę planszową. I to nie była plansza typu Chińczyk, coś tam, tylko właśnie takie w miarę już coś tam fajnego się tam działo na tym. I to też, no nie mieliśmy do tego reszty, to był tylko jakiś taki kawałek tej gry, ale było to fajne. Też fajny pomysł, bo jeżeli się jedzie gdzieś w podróż z dziećmi, albo się jedzie gdziekolwiek, gdzie trzeba bagaż w każdym razie troszkę ograniczać, no taka książka jest fajna. Zgadzam się z Panią dość mocno. No więc teraz przechodzimy do działu newsy branżowe. I chciałem się z Państwem podzielić takim... I otworzyłeś taką dziwną stronę. Takim newsem. No mi się już niestety zamknął, ale ja go potrafię jeszcze raz otworzyć, więc sobie nie myślcie sobie. Że GameFound ogłosił, że kolejna firma decyduje się na współpracę z GameFoundem. A jak wiecie, o tym mówimy już od wielu, wielu lat, jak GameFound się siłuje z Kickstarterem i próbuje, żeby to oni byli bardziej znani od Kickstartera i przyciąga różnych słynnych partnerów. I tak jak był wielkim newsem w zeszłym roku, że Simon Games zdał się używać platformy GameFounda. No i teraz mam kolejną bombę. I wiesz, kogo przekonałem do współpracy? Czy widziałeś tego nieco, czy nie widziałeś, jak tam krążył? Nie wiem, po urlopie się nie potrafię jeszcze odkopać. Odkopać się nie potrafisz. Taka firma Hasbro. Hasbro. Słyszałaś? No oczywiście, że słyszałam Hasbro. Słyszałaś Hasbro. Więc ja tego newsa... Ja tego zerknę, bo tam numerka strasznie dziwne. Dzięki, wydaje, a to opowiadaj o newsie. Ja tego newsa z jednej strony bardzo cenię, bo to jest super dla publicystów, dla dziennikarzy, dla blogerów do opowiadania. Natomiast ja niezmiennie nie ogarniam, co Hasbro, firma, która ma po prostu miliardy dolarów, robi na crowdfundingu, gdzie oni tam się w ogóle pchają, gdzie ich dział marketingu czegoś takiego potrzebuje jak GameFound i crowdfunding. I niemniej jest dla GameFounda wielki news. Gratulujemy, pozdrawiamy i życzymy jak najlepszego dalej rozwoju tej platformy. No i Hasbro idzie na GameFounda z grą Michaela Kieslinga i Wolfganga Kramera pod tytułem Azara. Jest to tyle jeszcze znowu dziwniejsza historia, której ponownie nie ogarniam zupełnie, że gra Azara ukazała się w roku 2010, czyli blisko 15 lat temu,
Ja ją pamiętam z czasów Essen jeszcze, 2010 roku. To była gra, która się okazała nakładem wydaństwa Ravensburger. I najwyraźniej Ravensburger już prawa do tej gry olał. Prawa, no, oczy nie widziałam. Prawa wróciły do Kisslinga i do Kramera. I tą grę sobie wydaje Hasbro, ale wydaje ją na GameFoundzie w crowdfundingu. Więc jest to mega zapodana rzecz. A ja ci pokażę tą grę. Widziałaś, tylko Hasbro zmieniło okładkę. No. A ta gra. A myślisz, że niedługo będziemy też samochody na wspieraczkach na kupować? Na SN, tak. Pamiętasz? A tak, to kojarzę. No właśnie. Więc to był, dawniej był, była gierka z Ravensburgera. Ja, ponieważ uwielbiam Kisslinga i Kramera, to ja we wszystkie gry staram się grać i tam jakoś przemknęło. To się pamiętam, że mam pewnie, miałem ją, no, żeby ją kupić, że miałem ją mieć. W końcu jakoś jej nie kupiłem, nie sparłem, nie, może miała gorsze recenzje, bo to widzę na BGG tylko 7.0 ma. I się okazuje, że lata minęło 15 lat i teraz to Hasbro idzie na GameFound. Więc taki news nie ogarniam, nie rozumiem, ale się cieszę, bo ja się wszystkiego prawie że cieszę. Od kiedy to? Od 27 sekund. A, to już trochę poczekamy na rozwój sytuacji, jak się uda wytrwać w tym czasie. Wytrwać mi się uda we wszystkim. Dobrze, no to przechodzimy do działu listy. Co to są komentarze pod YouTube'em po prostu, a nie przechodzimy do działu listy, bo to coś dziwnego wydrukowałeś, tutaj widzę. No moje listy, stary, nie mogło iść czytać? No właśnie. Nie wolno tego? No możesz, ale znowu wypalisz jakąś gruszką sprzed paru lat i będzie ten zamieszanie. A komentarze nasi słuchacze ostatnio nie podali prawie żadnych w komentarzach, bo opublikowałeś ten podcast 7 dni po terminie i było wstyd. No opublikowałam go jakieś... Tam, natomiast był jeden był komentarz, do którego chciałem się odnieść, od naszego wiernego słuchacza i bardzo także wiernej osoby podczas naszych alternatywnych, więc bardzo doceniam i bardzo polecam i bardzo dziękuję, czyli Morświn Scotland. Morświn Scotland okazuje, że jest ze Szkocji, kto by pomyślał. I troszkę się obruszył, że go nie odwiedziliśmy, jak był w tej Szkocji. W zasadzie jak my byliśmy w tej Szkocji. I trochę ma rację, że mogliśmy się jednak z nim jakoś umówić, jako naszym słuchaczem, i zrobić meetupa w... Ale mówiliśmy, że lecimy do Szkocji. No właśnie, Morświn, w zasadzie to jest twoja wina. Dobrze to ująłaś. Morświn, to była twoja wina. Pyta się Morświn, czy byliśmy w Iverness. Ja mówię, że byliśmy w Szkocji wszędzie w ciągu tych kilku dni, więc... Iverness byliśmy. Więc oczywiście, że byliśmy. Właśnie, gdzie była ta duża księgarnia, która urządzała sobie ta kontrowa. Byliśmy wszędzie. Nie byliśmy wszędzie, jeszcze parę miejsc zostało. Byliśmy wszędzie w tej Szkocji. I Morświn pisze, być w małym sklepie i nic nie kupić, pozostań jak z kąpiradło. I jakby ja generalnie doceniam komentarz. Natomiast z ręką na sercu łaziłem po tym sklepie i bardzo właśnie chciałem coś kupić. Natomiast on miał tam taki rzęch i miał tam tak stare rzeczy i miał tam tak nic mądrego, że nam się nie dało zostawić pieniążków, a to się jeszcze kombusuje z tym, że plecak, bagaż nie za bardzo jest. To jak mówię, jak z tego sklepu wyszedłem, potem szliśmy plażą, to sobie myślałem, że mogę chociaż White Dwarfa kupić, bo White Dwarfa to mi się gdzieś tam wcisnął do tego plecaka, ale właśnie nie, do tego sklepu poszedłem, żeby tam zostawić jakieś euro, tylko że no właśnie na mnie nie za bardzo się udało, więc mam wyrzut sumienia, ale to nie dlatego, że skąpirado, tylko że tam naprawdę nie za bardzo co było kupić. Dobrze się odniosłem do komentarzu. Nasz słuchacz Karol pisze, jak słuchanie do biegania to na prędkości 1,5, więc 38 minut. A ty jak tam twoja siłka i twój ekspansę? Moja siłka, dopóki nie wrócimy do miasta i nie będzie normalnego roku szkolnego, gdzie właśnie wrócimy w normalny rytm, to nie istnieje, bo nie ma sensu, żebym dojeżdżała codziennie godzinę jeszcze gdzieś tam. Nie jest to takie proste. Ale już moja siostra też przekonała, że będziemy chodzić rano, dała się namówić. Lena też już jęczy, że mogłybyśmy trochę później. Nie. Nie mogło się trochę później, więc już niedługo ekspansja wraca, siłka wraca. Ja przyjmuję razem z Państwem zakłady, ile razy siostra Maryś pójdzie z nią na siłko 5 rano. Stawiam, że raz. No może nawet 2 albo 3. Jeśli pobije raz, to już tak jest twarda. Lena chodzi. Płacząc. Nie. Nasz słuchacz, to czasami tylko protestuje, jak ją budzę, ale... Nasz słuchacz Łombaj, którego pozdrawiam, którego spotkam za kilkanaście dni na MFC w Łodzi, pisze, Trzewik wspominał komisję Arkham Horror, czy chodzi o konkretnie tytuł Arkham Horror Terror at the End of the Time No. 1. Kurczę, tego po tytułu nie pamiętam, ale już sobie to googlam. Pewnie o to mi właśnie chodzi, Ale już ci Łombaj opowiadam. Tak jest, o ten właśnie komiks mi chodzi, miał absolutną rację. Łombaj. I on mówi, że mogę sobie taki komiks kupić w Atom Comics. I tutaj ma osobną rację i wszystkich komiksiarzy informuje, że jest krakowski sklep Atom Comics, który sprowadza za granicę single i sprzedaje single, tak jakbyśmy byli za granicą, więc nie trzeba jechać do Glasgow. Pozdrawiam Atom Comics z Krakowa. No i generalnie
Polku, raz, że będziemy kończyli, a dwa, no to możemy faktycznie powiedzieć, że ja w ten weekend jestem pod Warszawą na konwencie Wargameron. Możesz nasze dziecko odwiedzić po drodze. W kolejny weekend jestem w Knurowie na konwencie 25 lat urodziny Portal Games. W kolejny weekend jestem w Łodzi na konwencie MFK. Zachęcam wszystkich łodzian i wszystkich fanów komiksu do spotkania się ze mną, przyniesienia mi ciastek. W kolejny weekend jestem pod, nie wiem gdzie, w zasadzie na Trzewiczkonie. Nie wiem, gdzie to jest, w jakim miejscu. To jest jakieś dziwne miejsce na planecie Ziemia, w jakimś nigdzie bądź. I kolejny weekend jestem na Krakowie, na Polach Chwały i być może na momencik na Planszówkach Spodku. A kolejny weekend jestem w Essen. A kolejny weekend zapewniam Państwa, że będę leżał w łóżeczku i jęczał, i zdychał. Bardzo mnie zastanawia, ty do Krakowa bierzesz ze sobą Erika, który wtedy do nas przylatuje już? Mogę go wziąć. No się ucieszy. Pola Chwały, konwent. Tak, dokładnie. Więc myślę, że po prostu nie pojedziesz, bo chyba, że z Erikiem zostaniemy tutaj, bo ona się bardzo cieszy na jego przybycie. Powiedziałam, że to bardzo fajny gość, że możemy go powozić wszędzie i zaprezentować co nieco. On myślę, najbardziej lubi puby, no. A ja też, więc spoko. No tak myślę. Mamy radę, pójdziemy gdziekolwiek, a ty nas po prostu odbierzesz, jak będziesz wracał, albo pojedziemy do Rudika na rowerze, tak gdzie tutaj mam taką, słuchajcie, no Rudika już opowiadałam, dziewczynami, gdzie tam sobie jeździmy. Fajne miejsce, jutro też tam będę. Powoli, powoli zarażam, coraz więcej ludzi tam przybywa, jeździ. Spotykam tam coraz więcej znajomych, mojego osobistego szwagra też, więc jest tam już rodzinnie. Moi drodzy, w takim razie się wykłaniamy wam. Słyszymy się za tydzień. No i za tydzień będzie troszkę dużo Ignacego w waszym życiu, bo w środę podcast, w czwartek premiera mojej książki i mojej gry, w piątek promocje, w sobotę live, charytatywne 12 godzin zbieramy pieniążki i w niedzielę jeszcze film dokumentalny o historii portalu, więc uwaga, uwaga, dzieje się. No to co, to do usłyszenia, bo faktycznie będzie się działo, przed nami dosyć intensywne weekendy, bo właśnie dzisiaj umawiałam się z moimi dziewczynami i powiedziałam, że połowa października jestem wolna i możemy w końcu gdzieś jechać na naszą wyprawę rowerową, czyli wtedy jest jakiś plan, że wyruszymy. No bo wrzesień się zaczął z przytupem. I pamiętajcie, że Furioza jest spoko. No, do usłyszenia.